Panie Przewodniczący, bo już trudno mówić Panie Prezesie, co się takiego dzisiaj stało? Wiemy oficjalnie, znaczy właściwie nieoficjalnie, tylko pogłoski są takie, że został Pan zawieszony na 3 miesiące. No, to jest fakt. Zostałem przez część członków, dlatego mówię część członków Rady Nadzorczej, bo nie było wszystkich, nie wszyscy, nikt nie był powiadomiony o tym, że taka będzie treść dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Nagle wprowadzono uchwały, które nie były przygotowane, więc to jest wszystko niezgodnie z prawem, które dotyczy Adruko. Zostały wprowadzone uchwały o zawieszeniu mnie w czynnościach na 3 miesiące, bez żadnego powodu. No właśnie, z tego co mi wiadomo, nie może być tak odwołany przynajmniej człowiek, który jest, ma mandat radnego powiatowego. No, oczywiście pierwsze, że nie może być odwołany człowiek, który ma mandat radnego, a już w ogóle w sytuacji prawo zabrania nawet wyrażenia zgody przez Radę Powiatu na odwołanie, bo każdy, kto chce dokonać jakiejś czynności względem radnego, no to musi zasięgnąć opinii Rady. Natomiast tu nikt się nie zwracał w żadnej sprawie do Rady, a już w ogóle nie ma mowy o tym, żeby osoba, która, na którą były naciski jako radnego, to prawo zabrania wręcz, próbować odwołać takiego. Rada nie może się zgodzić. Ale to nie o to chodzi właściwie, dlatego że nie ma odwołania. Jest sytuacja taka, że jest zawieszenie. Zawieszenie z absurdalnych powodów. Powody, które ustnie zostały wyrażone, bo na piśmie nie ma żadnych powodów, to to, że wygasł mój mandat w czasie udzielania absolutorium i nie został odnowiony. Przez 18 lat, jak jestem, nigdy nie był w inny sposób niż teraz udzielany mi jakby na nowo. Mandat radnego? Mandat nie, mandat prezesa zarządu. On trwał nieprzerwanie 18 lat. Natomiast w tym roku rzeczywiście pani burmistrz przywiozła dwóch prawników specjalnie po to, żeby coś zmieniać w tych uchwałach, które mówiły o moim absolutorium. Było to wiele miesięcy temu. Czyżby ktoś wtedy specjalnie coś zrobił w tych uchwałach? Bo dzisiaj się poddaje wątpliwość? Nie wiem, dla mnie to wszystko to są ruchy polityczne. Absolutnie nie ma tutaj żadnej merytorycznego ruchu, żadnego, nie ma tu w ogóle jakiejś spójnej logiki. Jest to po prostu wprowadzanie mieszkańców Władysławowa, a więc wyborców, w błąd. Najpierw informuje się o jakichś wyborach między Radą a prezesem, czy prezesem a załogą. Nie ma żadnych wyborów. Firma działa doskonale. Wczoraj uruchomiliśmy kolejną lokatę na kontach. Wszystko płacimy w terminach. Naprawdę mamy dobre obroty. Naprawdę mamy kupę kontraktów. Pracujemy na wielu budowach. I tu nagle ktoś usiłuje powiedzieć, że uchwała podjęta przez panią burmistrz wiele miesięcy temu coś ma, jakieś błędy prawne. Jeżeli są to błędy prawne, usiądźmy do stołu, naprawmy je w 5 minut. A zawieszenie na 3 miesiące i zabronienie wchodzenia na teren firmy, no, właśnie, no to jest żenada. To jest po prostu jakaś dodatkowa ochrona. Tak, jakaś firma dodatkowa ochroniarska pojawiła się przed firmą. Ciekawe, kto za to zapłaci. Został powołany nowy prezes zarządu, ten sam, który kandyduje na senatora z listy SLD, a to członkowie szeregowi SLD informowali mnie o tym, że wiele miesięcy temu zostało ustalone, kto gdzie będzie startował i że ja będę odsunięty. Czyli już wtedy? Już wtedy było wiadomo, że SLD przejmuje władzę nad miastem i SLD będzie tutaj rozgrywać swoją grę. Już wtedy poinformowali mnie szybko. Członkowie SLD przychodzili osobiście i informowali mnie o ruchach. No ale z tego co wiadomo, to od lat SLD w mieście Władysławowo praktycznie no, nie istnieje, a przynajmniej jeśli patrząc na wynik. Ci, którzy mieli po kilka głosów w wyborach, w tej chwili złapali wiatr w żagle i po części rządzą miastem.
I to jest w ten sposób, że no, płacą nawet w zamian za to tym układem politycznym, że wystawiają człowieka, który został pełnomocnikiem pani burmistrz, człowieka, który został asystentem, teraz został prezesem zarządu Abruko, wcześniej został prezesem zarządu spółki Port, bo przecież to wszystko mu jest potrzebne, żeby do kampanii wyborczej. Ja jestem przekonany, że mieszkańcy Bratysława są mądrymi ludźmi i wiedzą, kto tak naprawdę budował potęgę Abruko. Od niczego, od czego. Każdy, kto tu kiedykolwiek był, to wie, jak to wyglądało i wie doskonale, że ta firma z niczego powstała. Naprawdę nic tu nie było. Nie było nawet kapitału założycielskiego. Ta firma ma w tej chwili potęgę i markę i oczywiście komuś to jest potrzebne do robienia kariery politycznej. Człowiek, który niedawno kandydował na prezydenta Sopotu, kto o nim słyszał? Człowiek, który niedawno kandydował na eurodeputowanego. Kto o nim słyszał? Teraz kandyduje jako senator z naszego okręgu. Dalej nikt o nim nie słyszał. Gdyby nie to, że publicznie dezawuje. Niech pan powie, co teraz... Martwię się tylko o Abruko. Moja sytuacja jest, można by powiedzieć, komfortowa, ponieważ wiem, że mam rację i oddaję sprawę do sądu po prostu. Nie będzie to pierwsza sprawa, bo już z pomówieniami, które SLD rozsiewało, już jakiś czas walczę. I już mnie przepraszali, ale widać to im za mało. Widać, że ta rozgrywka idzie wielotorowo i ta rozgrywka ma na celu zdezawuowanie całego dorobku tego miasta. 18 lat tego miasta to również Abruko. To widać na każdym kroku i każdy mieszkaniec, który po prostu spojrzy dookoła siebie, widzi albo chodzi po chodnikach Abruko, albo po ulicach, albo skwerach, albo idzie deptakiem na plaży, które też załatwiło Abruko. Niech pan powie, czy przypadkiem jakimś tym zarzewiem, a właściwie iskierką, która dzisiaj wybuchła, nie jest to, że jest pan kandydatem na burmistrza? Oczywiście. Tak naprawdę to przy każdej zmianie władzy, każdy burmistrz miał taki moment, kiedy atakował Abruko. Abruko to marka, Abruko to siła. I atakował Abruko, bojąc się konkurencji. Ja nie ukrywam, że w takiej sytuacji będę kandydował na burmistrza, bo w takim wypadku widzę, że trzeba chronić to miasto. Do mnie przychodzą rybacy, martwiąc się, co będzie ze Szkunerem. Do mnie przychodzą ludzie, martwiąc się, co będzie z miastem. Naprawdę to co widać, to każdy gołym okiem zobaczy. W związku z tym wydaje mi się, że Abruko nie ma się czego wstydzić. Abruko obojętnie w której dziedzinie, gdzie nie spojrzymy, to są same sukcesy. I to wielu ludzi kłuje w oczy. Złożyłem przecież bardzo rozsądną propozycję wyremontowania dachu. Bo wstyd mi, że taka siedziba, za darmo kiedyś przekazany miastu ze Szkunera, budynek najpiękniejszy w mieście, żeby ten budynek teraz tak niszczał. Ale oczywiście to się też nie podoba, bo to nie są ich sukcesy. Czy jeszcze coś? Nie, mam nadzieję, że ten epizod polityczny nie wpłynie negatywnie na rozwój Władysława. Będzie to tylko epizod.